Witam Państwa serdecznie. Instytut ESO Positive, dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny, doradca życiowy. Dziś taki bardzo niecodzienny temat, zupełnie inny, ponieważ jak wiecie, zajmuję się też częstotliwościami w przypadku kamertonów, no i w ogóle też wibracjami, symboliką. To tu pozwolę sobie wykorzystać wiedzę właściwie dokładnie sprzed 22 lat, też taka ciekawa tutaj cyfra, którą miałam przyjemność nabyć w szkole psychotronicznej, między innymi od pana Onoszki, który się tutaj specjalizował w tej symbolice praktycznej, ale wykorzystuje też taką ogólną wiedzę z numerologii, taką dodatkową. Ale mówię, to jest tylko i wyłącznie tutaj w zakresie symboliki praktycznej i tak zwanych wibracji, bo tak jak mówimy, każde słowo wibruje, wszystko jest wibracją, my to wykorzystujemy też przy tworzeniu afirmacji, no i przy niwelowaniu tutaj różnych naszych wzorców. No ale zobaczmy, popatrzmy, co niosą ze sobą tutaj te wybrane słowa, wybrane zdania. Mamy pewną sytuację, która już trwa chwilę. I wiąże się ona tutaj z różnymi nazwami. Zacznę od analizy tych najczęściej używanych, zarówno tych ogólnych, jak i potem przejdę do takich używanych mniej publicznie lub w kuluarach. No i też omówię nazwę, która mi przyszła na samym początku do głowy i tak jakby do wszystkich mówiłam tą nazwę. Czyli patrzymy. Taka ciekawostka. Tutaj mamy COVID-19. To jest, numerologicznie wyszła mi z tego 62 i z tego wyszła 8. I co ciekawe, jeżeli się temu przyjrzymy, to tutaj 62 będzie miała składowe Wenus z wpływami byka i księżyca, raka i ostatecznie daje to wszystko Saturna. I teraz tą 8, Saturn Koziorożec. I zobaczcie, jaka tu jest ciekawa, niesamowita analogia. Tutaj mamy ogólnie brak walki zbrojnej, pieniądze w obrocie, tak? To jest ta nasza 6, Wenus, która tutaj wynika z tej składowej. Rak, opieka, sprzątanie, ale też ciemność, urzędy służące, między innymi tutaj mamy człowiekowi, w ogóle człowieczeństwu. Tu możemy nawiązać w jakimś sensie, no przynajmniej jest takie ogólne założenie, no kto te nazwy wszystkie wymyśla. Tutaj możemy mieć odniesienie do WHO, World Health Organization, czyli mamy tutaj już też taką ciekawostkę, bo mamy to zaciemnienie z księżyca. To tak jak nam księżyc w tarocie wychodzi, bo ja się tutaj będę szeroko tą symboliką posługiwała. I ostatecznie to wszystko daje nam Saturna. I teraz, kiedy my zobaczymy, gdzie w tym byku, gdzie to Wenus w tak dużych ilościach, ile pieniędzy tutaj jest w obrocie, ile osób robi tak zwane te tajne interesy, jak my to nazywamy, kiedy wiemy o pewnych sytuacjach, pewnych akcjach, pewnych że, takich kwestiach, że niektóre wybrane grupy gdzieś tam na tym bardzo mocno zyskują, no to się nam wszystko rozjaśnia i ostatecznie, zobaczcie, daje nam to Saturna, czyli mamy tutaj bardzo mocne ograniczenia. Ograniczenia wynikające, wiadomo, z nakazów, zakazów, z prawa. Także to jest taka ciekawostka, do tego jeszcze będziemy wracać przy omawianiu pozostałych nazw, bo ta 8 się nam będzie przewijać, tak samo jak będzie się nam przewijała tutaj później 9. To są jedne z najczęściej przewijających się cyfr, co ciekawe. I będziemy szerzej omawiać. Także już mamy COVID-19, czyli mamy tutaj te trzy składowe, idziemy dalej. Wracamy tutaj do H1N1, jeszcze świńskiej grypy, która też jest dość często przytaczana. I tutaj mamy
składową 25, która ostatecznie daje 7, ale znowu mamy 2 i 5, czyli znowu mamy księżyc i raka. Czyli i wpływy Merkurego tym razem. Więc jeżeli popatrzymy się znowu na tą pierwszą kwestię, no to mamy te urzędy służące społeczeństwu, znowu się przewija, na ile to służy, na ile nie służy, to wiemy sami, bo tutaj już nie będę wchodziła w ten temat. W ogóle co ciekawe, to ta 25, ona jest jeszcze podawana w tej numerologii Czeiro jako liczba sekretarek. Jest to jakby też organizacja różnego rodzaju imprez, no tutaj no jest to pewnego rodzaju impreza dla co niektórych. No mamy tutaj też przy tym podatność na depresję i coś, co też znowu będzie lekko ukryte, tajemnicze, bo tutaj mamy, przypominamy, cały czas księżyc nam tutaj patronuje i Merkury, które jest świadomym oszustwem. Czyli jakby jeszcze się przyjrzeć na pewne teorie, hipotezy, gdzie pewne wirusy nie powstały same, no to też wychodzi tutaj bardzo taka ciekawa kolejna hipoteza. Ale co ciekawe, ten AH1N1, z tej nazwy nam wychodzi tutaj 7, czyli mamy Neptuna, czyli izolacja, jakaś tajemnica, też zarazem koszary, sekty, mgły, to jest to wszystko, co gdzieś się nam tutaj obraca, czyli mamy pewnego rodzaju jakieś takie totalne zamglenie i kolejną tajemnicę. No i oczywiście ta 25, sankcje, ograniczenia. Ale idziemy dalej. Przyjrzyjmy się SARS-CoV-2. Tutaj ze składowych 48 i 42, czyli mamy znowu tutaj wodnika, Urana, który mówi o przysłowiowych rewolucjach, zmianach. To jest to, co wszyscy cały czas powtarzają. Nowa era, nowy świat, nowy porządek. Tylko że Uran to jest taki właśnie delikatniejszy, bo gdybyśmy mieli Plutona, to w tym momencie wybuchłaby jakaś bomba atomowa, a tak no to jest powiedzmy wirus, no tak to nazwijmy tutaj. No i mamy właśnie ten wpływ Urana i Saturna, bo tutaj 8 mamy patronat Saturna i oczywiście Uran z rakiem znowu przy tej 42, samo COV-2. No i tutaj znowu się to powtarza, przewija się, już tu nie będę się powtarzać, bo już mówiłam, co oznacza tutaj ten księżyc, rak i tak dalej. Czyli ten patronat, to tylko ogólnie powiemy znowu instytucji, która w zasadzie chce dobrze, no i przy okazji te ukryte zamiary. No i razem to, co ciekawe, daje nam tutaj 90, wzmocnioną 9, bo 0 nam zawsze wszystko wzmacnia, a 9, drodzy Państwo, to jest Mars. No Mars, Bóg wojny, że tutaj sobie nawiążemy symbolicznie, czyli tak zwana armia gotowa do boju. No i tu się nam to zaczyna jeszcze bardziej klarować, jeżeli sobie już weźmiemy samą nazwę korona i w ogóle samą jeszcze nazwę wirus. Ja tutaj mam taką jeszcze małą parcelację. W ogóle sama nazwa wirus ma znowu ma składową 8 i 9, czyli tutaj mamy wpływy Saturna znowu i Marsa, co nam ostatecznie daje 17, czyli tutaj mamy też wpływ zarówno, co ciekawe, lwa, jak i no to planeta Słońce, jak i ryb Neptun. I tutaj sobie weźmiemy, bo tu mam wszystko mówię rozpisane, tak żeby nie sobie zerkać. 17, co ciekawa przy tym wirus, mamy liczbę fanatyków, tak można to nazwać. I teraz zobaczcie, ile było różnych afer, ile osób tworzy wirusy, ile chce przejąć, kiedy mówi się o broni biologicznej, więc jest tutaj też taka jakaś ciekawa zbieżność i analogia. I w ogóle 17 to jest tak jakby odnosi się do obrony jakiejś idei i też jakiegoś większego zagrożenia, które może być nawet nałogiem i może to być w ogóle wykorzystanie idei do budowania czegoś
mocnego, czegoś zaplanowanego, nawet dla rewolucji. I tak niektórzy mówią, że coś na barykady. No to jest takie, to jest też ciekawe, bo te osoby, co są urodzone 17, to też mogą być takie buntownicze, ale w sensie oczywiście pozytywnym, bo one będą tworzyły gdzieś tam nowy porządek. No teraz to się nam troszeczkę źle kojarzy w związku z pewnymi wydarzeniami, ale no jest to też tutaj ciekawe. I zobaczmy tutaj oczywiście w tym wirus. No, w momencie, kiedy się to słowo pojawia, ja tu już tak nie powinnam go za często powtarzać, no ale omawiamy. Saturn, który daje nam właśnie znowu ograniczenia, obowiązki, zakazy, nakazy, też odpowiada gdzieś tam za leki, za izolację, pewnego rodzaju schematy. Tutaj obostrzenia, ograniczenia, no bo to mamy wszystko koziorożca. No i Mars, który nam tutaj prezentuje właśnie wojsko, policja, jakąś walkę, przemoc, to wszystko, co siłą rzeczy gdzieś tam się dzieje, kiedy są wprowadzane kolejne ustawy, rozporządzenia, gdzie w stanie wyjątkowym pewne służby bardziej niż normalnie muszą ingerować. No i oczywiście mamy, jak wiemy, tą całą izolację, więc zobaczcie, jak to niesamowicie się tutaj zgrywa. No i teraz mamy samą nazwę korona. Co ciekawe, wyszło nam 66, czyli można by powiedzieć pięknie liczby Wenus. Z tego mamy tutaj 12, czyli po redukcji i składowej mamy znowu nawiązanie do lwa, czyli do władcy, do króla. Mówię teraz tak też ogólnie. No i znowu mamy raka, tą instytucję, która tutaj wpływ ma dodatkowy i ostatecznie daje nam trójkę. No i ta trójka w numerologii Chiro to był tutaj Jowisz. Jowisz jest powiązany z strzelcem. No i teraz mamy tutaj taki mocny wpływ ogólnie na zagranicę. Tak można to odnieść. Jak wiemy, w tym momencie temat obiega cały świat. No i tutaj mamy też wpisaną naiwność w tą trójeczkę niestety, bo strzelec czasem też ma takie tendencje do naiwności. I teraz zobaczcie, ile mamy tych fake newsów, ile nieścisłości. Tutaj jest też kwestia właśnie wyższej wiedzy, świadomości, filozofii. Zobaczcie, ile się dzieje, odkąd się ten temat zaczął, ile mamy różnych teorii, ile osób się wypowiada. Możemy nawet zobaczyć pewne style narracji, które się gdzieś tam bardzo mocno przeplatają i są bardzo specyficzne, zauważalne. No i tutaj ja sobie pozwolę odnieść się do nazwy, która mi przyszła na samym początku, zeszła, to była Kono i cały czas mi się pojawiało konowirus. Ja się zastanawiałam właściwie dlaczego, bo ja tej nazwy korona nie używam. No i ona oznacza tak jakby to drugie dno. W efekcie daje nam tutaj jedenastkę. Jedenastka odnosi się nam właśnie do Plutona, do Skorpiona. To jest też mafia, to są jakieś ukryte różne kwestie, tajna policja, jakaś masa krytyczna, terroryzm podziemny. To jest też to wszystko właśnie, co ukryte, jaskinie, co ciekawe, wybuchy. Tu znowu możemy nawiązać do pewnych wydarzeń, do pewnych teorii, które mówią o tych podziemnych miastach, więc to jest też bardzo ciekawe, że to wszystko gdzieś tam się też przeplata. No tutaj w tym Skorpionie wychodzą nam też płatni mordercy. No tutaj znowu możemy się odwołać do pewnych teorii spiskowych i nie tylko spiskowych, bo wiemy też, o co chodzi, że w takim czasie każdy może zostać gdzieś tam aresztowany pod pozorem czegoś, każdy może oficjalnie być chory na zaplanowaną chorobę. Także już nasi seryjni samobójcy niekoniecznie muszą się pojawiać, tylko no te osoby mogą być w inny sposób oddelegowane w inne miejsce, tak już to ujmę delikatnie.
No i w ogóle tutaj mamy jeszcze ta jedenastka, składowe tej jedenastki, no to mamy tutaj znowu czwórkę Urana, czyli ta rewolucja wolności, nieuniknione reformy, które tutaj wchodzą. I oczywiście nasza siódemka, Neptun, czyli znowu mamy izolację, mgłę, zamykanie się gdzieś tam we własnym świecie. Niektórzy mówią nawet psychiatryk, no dla niektórych kwarantanna przysłowiowa się tak zaczyna kończyć, ludzie w żaden sposób nie wytrzymują. Tak samo tu jest też odniesienie do samobójstw. Też świetnie wiemy, że już na samym początku część osób, która zbyt przejęła się daną sytuacją, popełniła samobójstwo, kiedy usłyszała, że jest zarażona, pomimo że jeszcze nie było wiadomo, jakie tam są skutki. No już pomijam prawdopodobną falę samobójstw, która może być post factum, bo i tak mamy bardzo wysoki odsetek i tutaj już mówię też jako suicydolog. No i sam fakt, że niestety pewne warunki będą temu jeszcze bardziej sprzyjać, jak chociażby ten krach gospodarczy, który właściwie się nam tutaj szykuje. No i z takich ważnych kwestii, jeżeli teraz weźmiemy i połączymy te nazwy razem, koronawirus i konowirus, no to co my w tym momencie otrzymamy?